Zdecydowanie. Uważam, że może nie klucz, to za dużo powiedziane, ale na pewno dobry fundament, żeby na tym budować sukces. Niezależnie od tego, o czym mówimy, czy to jest sukces klubu sportowego, czy to inne organizacje, firmy. A jeśli jesteśmy właśnie w temacie piłce nożnej, na pewno na podstawie własnych doświadczeń klubów, które pracuję, czyli KKS Lech Poznań i w Akademii, mogę potwierdzić to, że ta dobra organizacja, którą udało się stworzyć przez wiele lat, no dzisiaj skutkuje tym, że mamy wielu zawodników, którzy grają na najwyższym poziomie i to jest jednocześnie potwierdzenie, że również ta organizacja była ważnym krokiem, żeby te sukcesy osiągać. To jest nasza duma, to jest ogromna satysfakcja dla nas. Mogę powiedzieć tak jakby z dwóch stron, zarówno ze strony trenera, bo jako trener czy osoba, która pracowała na boisku z wieloma zawodnikami w Akademii, śledzę ich cały czas, mam oczywiście cały czas sentyment do tego czasu, do nich i śledzę ich kariery, jest z ogromną satysfakcją dla mnie, jak widzę, że oni wstępują na boisku przy Bułgarskiej, czy później na arenie już międzynarodowej, czy reprezentacji Polski. Także jest duża duma, duża radość i satysfakcja z tego, że udało się takich zawodników przez całą strukturę, przez wszystkie osoby pracujące w klubie, udało się takich zawodników wychować, ale też dzisiaj jako osoba, która jest odpowiedzialna za pewien etap szkolenia w Akademii, patrzę to trochę inaczej, na te procesy wszystkie, które się odbywają i co można jeszcze poprawić, polepszyć, optymizować, żeby te liczby zawodników było jeszcze większe, ale zgadza się, że to jest duża duma dla nas, dla wszystkich osób pracujących w Akademii. I jak tylko kolejny zawodnik przechodzi do pierwszego zespołu i poradzi sobie na tym etapie. Pewnie nawiązując do mojego wystąpienia, jak najbardziej tak. Jest to praca stresująca, jest to praca, która wyniesie ze sobą dużą odpowiedzialność, bo mówimy o realizacji marzeń młodych ludzi, to jest ogromna odpowiedzialność. Więc w stosunku do tej pracy mamy duży szacunek, ale jednocześnie mamy sporo radość z tego, co robię. I mam wrażenie, że ta radość jest coraz większa i z dnia na dzień ona rośnie, więc jak najbardziej to jest moje miejsce i to jest to, co robię, to jest to, co lubię robić i w tym kierunku będę jeszcze chciał dalej się rozwinąć.